prawda, nie? Wszyscy jesteśmy wieczni cały czas, tam jest. Tak, chyba tak sobie pomyślę, tak. Nie, naprawdę. Ale po prostu każda okazja, żeby znowu sobie kiedyś prezent jest świetna. Tak, absolutnie, dziękuję. Dzwonimy pod wylosowany numer telefonu, czekamy teraz na połączenie. Może będzie jakieś dziecko. Dzień dobry, Hubert Urbański. Oj, witam, witam. Witaj, Tereso. Bardzo się cieszę, że się dozwoliłem do ciebie. No, ja też się cieszę. Jak obchodzi Dzień Dziecka, powiedz. Ja normalnie, no to pierwsza pani ma, może obchodzić Dzień Dziecka. Tylko wnuki mogą obchodzić. No, no mogą, no ale od kogoś muszą te prezenty dostawać. No muszą, nie ma sprawy. No to ja właśnie do ciebie dzwonię w sprawie budżetu, w sprawie zastrzyku finansowego na te prezenty również być może, bo mam przed sobą 10 sejfów, a w jednym z nich 400 tysięcy złotych. Jakbyś go mogła wskazać, byłbym wdzięczny. Oj, 1 na 10? Tak jest, 1 do 10. Który mam numer wybrać? No, jest konsultacja, dobrze. Tereso, kto ci pomaga? Powiedz, przyjmiecie. Mąż. A jak ma na imię twój mąż? Mirosław. Mirosław, pozdrawiamy cię. To jaka decyzja w takim razie? Dziękuję bardzo. Jaki mam numer? Mam tylko prośbę w międzyczasie o ściszenie radio. Mam to coś rewelacyjnie sprzęta. Tereso, no, Mirosław. No, szkóreczkę. Tak, myślę, że proszę bardzo. Szkóreczka, już należy do ciebie. Czy Mirosław będzie ci też pomagał w negocjacjach? Tak. No, czyli będą negocjacje. Nie spójrz. Dobrze. 11 tysięcy złotych za swój sejf proponuję już tak od teraz ciemno. No, może troszeczkę jeszcze dodać. Czyli Tereso, jak trochę dodam, to co, oddasz mi sejf, naprawdę? No, trzeba się trochę potargować. No dobrze, no my się potargujemy trochę, ale pamiętaj, że w sejfie, jak ja proponuję 11, w sejfie może być 3 tysiące, 5 tysięcy, 10 tysięcy, ale jak będzie 20, 30, 40 albo 400, a? Ja nie wiem, czy warto brać ode mnie te pieniądze w ogóle. No troszeczkę trzeba jeszcze się potargować. Potargować. No dobrze, między wierszami czytam, że jak zaproponuję coś dobrego, to wtedy po prostu oddasz mi sejf. Proponuję 14 tysięcy złotych. Czy to jest dobra suma dla ciebie? No, to chyba wezmę tej. No dobrze. O, czyli jest druga opcja. Dobrze, w takim razie ja zaproponuję ci 16 tysięcy. Jednak będę tej brała. Aha. Mirosław już pewnie tam przebiera nogami, bo ja nie wiem, czy ja zaproponuję więcej. Tak przebijasz, a ja 16 tysięcy proponuję i nie wiem, czy powinienem dać więcej. 16 i co? No, że zdaję 16, ale jeżeli uważasz, że to za mało, to otwieramy sejf może. No, to jest taki ryzyk fizyk trochę, bo to jest ryzyk. Tam może być. Też nie wiadomo. Właśnie. 16 tysięcy to w ciemno daję, jeżeli natomiast otworzysz sejf, możesz znaleźć tam dużo więcej albo trochę mniej. No właśnie. Oj, to chyba mi się wydaje, że zostanę przy tych 16. Lepiej tak? Nie ryzykować. Tak. A wy w życiu z Mirosławem to jesteście ryzykantami w ogóle, tak na życie? No, ja wiem, no... Raczej no to... człowiek tak nie ryzykuje. Nie szaleje. Różnie w życiu bywa, nie? No różnie bywa, ale nie zdarzyło wam się nigdy tak, nie wiem, postawić coś na jedną kartę? No dobrze, to może dzisiaj jest ten dzień, a może nie? No, chyba tak. Tereso, to ja... się jednak do mnie uśmiechnęło, że zadzwoniłeś. No to jest prawda, tak, rzeczywiście. Mogłaś na przykład nie odebrać w ciągu regulaminowych 6 sygnałów, mogłaś nie usłyszeć telefonu, a tu tak, wylosowany twój numer jest i jeszcze odbierasz. Rewelacja. I teraz tak, 16 tysięcy czy sejf? Co robimy ostatecznie? Biorę sejf. Sejf, nie 16 tysięcy, sejf, dobra. Ojej, nie, oj, 16 tysięcy z wrażenia, mi się myli. Bo właśnie tak zrozumiałem przed chwilą. My też usłyszeć... tak zrozumieliśmy. I dlatego teraz chcę usłyszeć ostateczną decyzję. To spokojnie, spokojnie. Niech cię Mirosław złapie za rękę i spokojnie, co robimy ostatecznie. Biorę 16 tysięcy. 16 tysięcy należy do ciebie. Proszę bardzo. I to zawsze jest ten moment w takiej sytuacji, kiedy ja pytam i sam nie wiem, co powiesz mi. Otwieramy ten sejf, sprawdzamy, co jest w środku. A otwieramy, sprawdzamy. To będzie, i tak jestem szczęśliwa, że do mnie zadzwoniłeś. Okej, okay, otwieram. To jest tylko gra. Otwieram czwórkę, zarobiłaś 16 tysięcy, ale powiem ci, że to jest chyba twój szczęśliwy dzień, bo w sejfie z kolei znalazłem, tak, dobrze widzę, 20 tysięcy złotych.
Troszkę więcej, troszkę więcej, ale było. 16 tysięcy złotych w dzień dziecka, Tereso. To jest chyba przyjemne, co? Prezent dostałam na dzień dziecka. Dziękuję bardzo. Jesteś dzisiaj, Tereso, jesteś dzisiaj naszym dzieckiem, dzieckiem RMF-u. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Ściskam mocno i pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, całe radio i wszystkich. Dziękujemy bardzo. To była Teresa, która wygrała 16 tysięcy. A teraz, proszę państwa, oklaski, wielkie oklaski dla was. I tak, ogromne słowa podziękowania, ponieważ dochód z dzisiejszej gry SMS przekazujemy na leczenie dzieci na oddziale neurochirurgii dziecięcej i neurochirurgii dziecięcej Szpitala Zdroje w Szczecinie. Ja bardzo się cieszę, że taki piękny cel jest. Powinien być więcej w roku. Naprawdę. Postaramy się. W każdym razie dzisiaj dzień był idealny do tego, żeby dochód z SMS-ów przeznaczyć właśnie na ten cel. Więc dzisiaj wszyscy jesteście zwycięzcami, bo każdy z was, kto wziął udział, pomógł dzieciom. Raz jeszcze dziękujemy pięknie w imieniu dzieci. Sponsorem programu Trafiona Dziesiątka jest wydawca 200 numeru dwutygodnika Show. Show, magazyn o gwiazdach i stylu życia. Twój normalny dzień.
Uwaga kierowcy, na autostradzie A4 w okolicy Opola są utrudnienia. Powiemy o tym więcej w faktach RMF FM o 16.30. Reklama. Każda wakacyjna przygoda zaczyna się od dobrze spakowanej walizki. Max z maksymalną dawką. Pomylić to Krystyna Aguilera i Pitbull w RMF Max z hitem Feel This Moment. A jeśli wy w tym momencie właśnie jesteście w drodze z pracy do domu i stoicie na przykład w korku, no to słuchajcie, mamy dla was informację, która może was podnieść na duchu. No pocieszymy was, że przynajmniej za ten korek nie płacicie. A rząd właśnie postanowił, że w weekendy bramki na prowadzącej nad morze autostradzie A1 niestety, ale będą zamknięte. W związku z tym trzeba będzie nie dość, że płacić, to przy okazji jeszcze postać w dłuższej kolejce przed Gdańskiem, Gdynią i tak dalej. No, czyli czekają nas wakacje, podczas których będziemy płacili za stanie w korku, czyli co? Zmieniamy powiedzonko, tak? Czy się stoi, czy się jedzie? Rządowi zawsze się powiedzie. No to może przy tym kawałku uda wam się choć na chwilę wrzucić trójkę. Złap marzenia za przeproszeniem z Buków, RMF Max.